Dzisiaj zabawimy się w konstruktora i spróbujemy zbudować jak najwyższą wieżę, która na swoim szczycie utrzyma balona. Wieża musi stać samodzielnie, a balon nie może być przytwierdzony do wieży. Ja nazbierałam materiały, które były dostępne w moim mieszkaniu i z nich spróbowałam zbudować wieżę. Z pewnością Wy znajdziecie inne materiały, które już nie są Wam potrzebne w domu i właściwie są przeznaczone na śmieci, a Wy spróbujecie stworzyć z nich coś nowego, czyli tą wieżę. Może zaprezentuję najpierw taką bardzo prostą wieżę, która jest zbudowana z rolek po papierze toaletowym oraz z takich wyższych rolek, które na pewno znajdziecie w domu. Też wykorzystałam kawałek kubka styropianowego, żeby wzmocnić stabilność wieży. I teraz pierwsza jest, załóżmy ten element, drugi element wkładamy kolejny i resztę wykonujemy ze zwykłego papieru. Należy zwinąć w rolkę taki papier, normalną rolkę, spróbować włożyć tak, żeby ona, żeby zobaczyć, żeby ją umiejscowić w tym i używamy do tego celki, która doskonale nam modeluje i zlepia w odpowiednim miejscu. Mamy już taką wieżę, no i teraz możemy też zbudować miejsce, gdzie balon będzie się mógł zatrzymać, bo musi też ten balon samodzielnie się utrzymać na szczycie tej wieży, w związku z czym staramy się zrobić taki lejek z papieru, przymierzyć, czy kubek będzie dobrze się trzymał i też przylepić cenką. Tak? I to kładziemy jako kolejny element wieży i w ten sposób mamy wieżę. Nie jest ona za wysoka, ale możemy zbudować z wielu elementów, dołożyć tych elementów i wtedy możemy zbudować znacznie wyższą wieżę. Można też zbudować wieżę ze zwykłych kubków jednorazowych. I teraz bierzemy taki kubek, przyklejamy tu taśmę dwustronną naprzemiennie. Jedna taśma na szerokim, druga natomiast na tym wąskim spodzie. I teraz tworzymy, przyklejamy jedno na drugie, czyli żeby stabilność zachować, to szerokie do szerokiego. Tak. I mamy tu już gotowe elementy, które tak samo były sklejane i tworzymy wieżę. Żeby zachować stabilność wieży, to też możemy pomyśleć, żeby zwiększyć powierzchnię podstawy. I tutaj zastosowałam patyczki do szaszłyków, przebiłam te baloniki. Można też dołożyć słomki, które jeszcze zwiększają stabilność. Z wszystkich stron dokładamy słomki. I teraz mamy już te elementy zbudowane i szeroką podstawą dokładamy tutaj, a na końcu jeszcze nam będzie potrzebny jeden element, który pozwoli, żebyśmy mogli tam umieścić balona. Kolejne rozwiązanie to jest wieża zbudowana ze słomek i wykałaczek. I teraz ciekawe jest łączenie, zaraz Wam zademonstruję. Tu są łamane słomki, które pozwalają nam stworzyć podstawę. W podstawie dobrze jest zastosować trójkąt bądź kwadrat. I teraz zobaczcie, jak można łączyć te słomki, tam gdzie one się zginają. Żeby połączyć te słomki, musimy jedną stronę lekko przygiąć, żeby mogła wejść jedna w drugą słomkę. Teraz znowu zginamy jedną część słomki, żeby była węższa i żeby weszła i zaklinowała się w tej słomce. I teraz już jesteśmy blisko trójkąta, proszę zobaczyć, tutaj zaginamy tą słomkę, ponieważ ona ma naturalne zgięcie, i łączymy i powstaje nam trójkąt. Nieco trudniejsze jest łączenie wykałaczkami. Często jest tak, że trudno jest wykałaczkę wsadzić, ponieważ ona jest tępa i nie tak łatwo wchodzi. Ale ja tu taki patent zaproponuję Wam. Jest to taka szpila, która pozwoli nam swobodnie zrobić dziury z jednej i z drugiej strony trójkąta. Proszę zobaczyć, w ten sposób, i tak samo wkładamy wykałaczkę, która już mając dziury, łatwiej wchodzi i łączy nam taki trójkąt, żeby był stabilny. Takie łączenia stosujemy w wieży. Proszę bardzo. Proszę. I już mamy łączenie, które daje nam tak tutaj, o, stabilność. I chcąc podwyższyć taką wieżę, znowu stosujemy kolejną słomkę, którą też przeginamy i wkładamy kolejną. I tak z wszystkich stron. Powstaje nam taka wieża, która może też być coraz wyższa, w zależności od tego, jak dużo Wam to wytrzyma, to możecie stworzyć bardzo wysoką wieżę. To jest kolejna propozycja. A teraz jest też tak, że Wy będziecie mieli zupełnie inne materiały, w związku z czym musicie pomyśleć, jak należy je łączyć, co można zastosować, czy taśmę klejącą, czy takie cenki, czy patyczki do szaszłyków, cokolwiek wymyślicie. Tu jeszcze mam, to jest makaron do pływania i też można go ciąć nożem i tutaj możemy tworzyć coś takiego. Jest to bardzo wdzięczny materiał, bo jest miękki, lekki i można również z niego stworzyć wieżę.